Dzień dobry! Zakończył się sezon w biegach narciarskich, sezon Pucha Świata w Biegach Narciarskich 2018-2019 i czas go sobie podsumować. Kryształową kulę wśród kobiet wygrała Ingvild Flugstadt-Esberg. Wygrała też w dużej mierze dlatego, że była zwyciężeniem tegorocznego Turdyski, edycja 2018-2019 drugą taką gwiazdą tego sezonu. W biegach narciarskich była na pewno Teresa Jochał, która dobrze sobie radziła w tym sezonie na dystansach i także bardzo dobrze poradziła sobie na Mistrzostwach Świata. Wśród mężczyzn wygrał Johannes Sklebo, który także wygrał Turdyski. I potem, praktycznie rzecz biorąc, z niewielką przewagą, ale jednak wygrał Puchar Świata w biegach narciarskich wśród mężczyzn oczywiście. No, jeśli chodzi o analizę tego, co wydarzyło się w Pucharze Świata w Czołówce, to praktycznie rzecz biorąc, można byłoby to już yy, zakończyć, dlatego że nasi zawodnicy z tym, co w tym sezonie działo się w Czołówce w biegach narciarskich, za bardzo nie mieli kontaktu. Jak to wyglądało? Monika Skinder 11 punktów, 95. miejsce w Pucharze Świata. Maciej Starynga 33 punkty i także 95. miejsce w Pucharze Świata. W przypadku kobiet, w przypadku dziewczyn właściwie naszych to nie dziwi, dlatego że one są naprawdę bardzo młode. Większość z nich jest jeszcze w, w liceum, w szkołach mistrzostwa sportowego i takie i ich starty za bardzo nie dziwią. Cieszą, cieszy to, że nasze zawodniczki są w stanie awansować, na przykład Iza Marcisz, Izabela Marcisz podczas mistrzostw świata są w stanie awansować do trzydziestki na, na dystansach nawet monika Skinder. Tutaj poradziła sobie dobrze na mistrzostwach świata, jeśli chodzi o start z Justyną Kowalczykiem. 10 miejsce w sprincie dużo nowym, no i sukcesem jest to wicemistrzostwo świata juniorów Moniki Skinder i zajęcie w dreźnie, w tym pamiętnym pewnym dla niej najbardziej dreźnie, 20 miejsce Pucharze świata, punkty, Pucharu świata, ta 11 punktów pucharu Świata, sprint stylem dowolnym. Udało się już zdobyć punkty. Maciej Starenga zdobywał punkty podczas tego sezonu kilka razy. To były zawody w Lillehammer, sprint stylem dowolnym, 26 miejsce. To było także Davos, 29 miejsce. To było w ramach już Ski Toblach, 11 miejsce i 29 miejsce w Szwajcarii. To było 1 stycznia. Co można powiedzieć? Tak jak mówię, w przypadku naszych dziewczyn to taki poziom nie dziwi. Wiadomo, że my jako kibice mamy oczekiwania, chcielibyśmy więcej, ale wiadomo, że taki naturalny rozwój zawodników przebiega tak, a nie inaczej. Ja tutaj jako kibic miałem może pretensje do sztabu szkoleniowego, do Justyny Kowalczyk i Aleksandra Wiertelnego, że Monikę Skinder częściej nie puszczają w Pucharze Świata, bo faktycznie szkoda, że od tego 20 miejsca w Dreźnie już nigdy podczas tego sezonu nie wystąpiła w Pucharze Świata, ale może być tak, że podobno relacje Justyny Kowalczyk, że na przykład Starty na Mistrzostwa Świata, ten dziesiąte miejsce, były okupione przez Monikę Skinner ogromnym stresem, bardzo się denerwowała. Także to, co się dzieje tam, to wydaje mi się, że nie, nie, można, nie, nie trzeba się niepokoić, wszystko idzie naturalnym rytmem. Bardziej martwi to, co dzieje się w przypadku naszych panów. Naturalny rozwój biegacza narciarskiego przebiega tak, że na początku kariery, zazwyczaj oczywiście, wiadomo, że są wyjątki. Zazwyczaj przebiega tak, że młody zawodnik wkracza w świat biegów narciarskich i najlepiej radzi sobie już w rywalizacji takiej seniorskiej, najlepiej radzi sobie w sprintach, stylem dowolnym czy klasycznym, potem nabiera, zawodnik nabiera takiej już wytrzymałości i zaczyna dobrze radzić sobie na dystansach. Na początku, na początku wchodzi do trzydziestki, potem zaczyna coraz lepiej sobie radzić. Oczywiście najlepsi wygrywają, ale taka jest kolejność. Najpierw sprinty, potem powiedzmy, że dłuższe dystanse, pojawia się wytrzymałość i można sobie radzić na dłuższych dystansach. Są wyjątki, ale tak przebiega ta rozwój kariery biegaczy narciarskich. Natomiast w przypadku... Naszych zawodników mamy inną sytuację. O ile Maciej Staręga, on dobrze radzi sobie, w miarę dobrze sobie radzi w sprintach, jest w stanie zapunktować, jest w stanie wejść do 30, to na dystansach już sobie nie radzi, nie jest w stanie, nie wiem na czym to polega, on już ma 29 lat, nie jest w stanie awansować do pierwszej 30, jeśli chodzi o biegi dystansowe. Jeszcze bardziej martwi to, że pozostali nasi zawodnicy nie są w stanie awansować do 30 zarówno na dystansach, jak i, na, jak i w sprintach. Przynajmniej Maciej Staręga jest w stanie awansować, jest w stanie radzić sobie przyzwoicie w sprintach. Nasi zawodnicy pozostali ani tu, ani tu. Nie wiem z czego to wynika, szkoda, że tak się dzieje. Czy to jest jakaś słabość naszych biegaczy narciarskich, czy to jest nieodpowiedni trening zaaplikowany przez trenerów, przez Janusza Krę Krężeloka, czy teraz Tadeusza Krężeloka, Mam nadzieję, jako kibic, jako kibic birów narciarskich, że to jest nieodpowiedni trening, jakiś brak może umiejętności trenerów, że to nie jest, nie jest jakąś, jakaś naturalna niedyspozycja czy, czy predyspozycja zawodników, które nie pozwalają na to, żeby rywalizować w ogóle z najlepszymi. Nie chciałbym, żeby tak było. Mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, że może to wynika z jakiegoś braku motywacji na, na treningach. Może to wynika, no, jak nie wiem. Przywiązania do tego, do, do tego, co mówią trenerzy. Kiedyś jakieś no, dwa lata temu był taki projekt, Życie na biegówkach. Nasi najlepsi biegacze narciarscy latem udali się do Norwegii, zbierali wcześniej pieniądze na Polak Potrafi, udali się do Norwegii, żeby trenować tam z zawodnikami, z trenerami norweskimi. Dużo to nie przyniosło, co prawda, ale może taki projekt należałoby powtórzyć, może należałoby go włączyć w naturalny jakiś tam powiedzmy okres przygotowawczy dla naszych biegaczy. Należy coś zrobić, trzeba coś zrobić, bo nie może być takiej sytuacji, że, że y, czym odróżniają się niby nasi zawodnicy od zawodników pozostałych nacji, nasi biegacze, narciarscy, nasi mężczyźni są naprawdę słabsi od pozostałych, należy coś zrobić, trzeba coś zrobić, ale jeżeli oka okaże się, jeżeli tak prawda jest taka, że to nie trening, tylko jakieś naturalne predyspozycje biegaczy narciarskich, naszych obecnych startujących nie pozwalają im na punkty na dystansach, no to pozostaje nam kibicom Narciarskich w Polsce czekać na zawodników, na mężczyzn, którzy byliby w stanie awansować do 30 Może tacy się pojawią za, za jakiś czas, miejmy nadzieję, bo szkoda, szkoda, że tak jest, tym bardziej, że w kontekście mistrzostw świata, w kontekście mistrzostw świata, mistrzostw olimpijskich jest tak, że Maciej Staręga, praktycznie rzecz biorąc, może liczyć tylko na sprinty tylko na sprinty i przede wszystkim na sprinty stylem dowolnym i to na pewno to, że ma tak naprawdę tylko jeden start podczas którego może zająć dobrą pozycję, to na pewno powoduje u niego duży stres i wtedy, kiedy przechodzą te najważniejsze zawody w sezonie to yy, wtedy jest jak jest i nasz zawodnik nie może nawet pokazać tego, co, co już potrafi co pokazywał wielokrotnie. Martwi też to, że Maciej Staringa no nie stanął nigdy na podium Pucharu Świata nie zwyciężył, przynajmniej Janusz krężelok. Należy mu oddać to, że jako trener nie wiem jak go ocenić, ale przynajmniej jako zawodnik wygrał, wygrał konkurs Pucharu Świata, stanął innym razem na podium, także dobrze byłoby, żeby Maciej Staringa przynajmniej to osiągnął i mam nadzieję, że ten jego najlepszy start w sezonie, ten jego start w sezonie, który będzie wiązał się z podium, jeżeli tylko na przykład przeżyje to raz czy dwa, miejmy nadzieję, to przypadnie akurat na, na Igrzyska Olimpijskie, bo wtedy byśmy się bardzo cieszyli. Ale co? Należy wrócić do tego, że. W Polsce brakuje odpowiedniej infrastruktury, brakuje tras narotowolkowych. Miejmy nadzieję, że to się, że to się zmieni, że Dolno powstanie Dolnośląskie Centrum Sportu i nasi zawodnicy będą mieli gdzie, gdzie trenować, blisko miejsca zamieszkania i że te biegi narciarskie w Polsce podniosą się i że za kilka lat będziemy mieli naprawdę wielu zawodników mogących rywalizować z najlepszymi. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, że tutaj PZN, że tutaj lokalni działacze, samorządowcy coś zrobią, bo biegi narciarskie to naprawdę piękny sport, i chciałbym, żeby w Polsce się rozwinął, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i w przypadku kobiet. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.